Witajcie, jestem Xavery i to są Rozkminy Polityczne. Jeżeli podoba Wam się mój program, to zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału na YouTubie oraz do polubienia strony na Facebooku. Dzisiaj po raz kolejny ekspresówka, czyli szybka rozkmina dla tych, którym śpieszno do myślenia. Zapraszam. Większość z nas, to jest zapewne większość ludzi oglądających ten program, od dziecka przyzwyczajona jest, że kadencja Sejmu w Polsce trwa standardowo 4 lata, a kadencja prezydenta 5 lat. Ale czy dłuższe kadencje, na przykład 10-letnie, nie pozwoliłyby wybranym rządom prowadzić bardziej odważnej polityki skupionej na długoterminowych skutkach i strategiach? Przecież na widoczne skutki niektórych reform trzeba często czekać dłużej niż jedna kadencja. Czasem nawet wyjdzie, że projekt był słuszny, tylko wykonanie niedobre i wystarczy poprawić kilka nieprzewidzianych problemów administracyjnych, aby reforma była skuteczna. Ale w międzyczasie przyjdzie nowa ekipa i w imię sloganów z kampanii wyborczej obali nieefektywny projekt drugiej partii, któremu nie dano nawet szansy ani czasu na rozkwitnięcie. A zatem pytanie de facto brzmi: dlaczego w większości demokratycznych krajów, i nie tylko, kadencje rządu trwają mniej więcej 5 lat? W Filadelfii w 1787 roku odbywała się konwencja dotycząca przyszłej konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zebrani delegaci przez blisko 4 miesiące debatowali nad kształtem przyszłego ustroju kraju. Alexander Hamilton, jeden z najważniejszych myślicieli tamtego okresu, uważał, że kluczem do sukcesu władzy wykonawczej i sukcesu państwa jest stabilność administracyjna, którą można osiągnąć jedynie, gdy kadencja trwa dłużej i pozwala na zebranie zarówno doświadczeń, jak i planowanie poważniejszych, długoterminowych projektów. W czasie wspomnianej konwencji rozważano okres trwania kadencji prezydenta od 3 do 20 lat. Ostatecznie jednak zdecydowano na 4-letnią kadencję z możliwością reelekcji, co uargumentowano tym, że 4-letnia kadencja nie jest na tyle krótka, aby uniemożliwić prezydentowi odważnych działań, lecz nie na tyle długa, aby zgromadził za dużo władzy. Natomiast argument za ograniczoną kilkuletnią kadencją prezydenta, pomijamy teraz element powtarzalności kadencji, opierał się de facto na przeświadczeniu, że im dłużej ktoś sprawuje władzę, tym większa szansa, że przekształci się ona w dyktaturę lub monarchię. Albo po ludzku. Tyłek posadzony na tronie, tym mocniej się do niego przylepia, im dłużej na nim siedzi. Domeną władzy wykonawczej jest to, że zazwyczaj dzierży ją prezydent, premier, kanclerz, generalnie jedna osoba. W przeciwieństwie do parlamentu zebranego z wielu reprezentantów i stronnic, czy nawet w przeciwieństwie do władzy sądowniczej, bardziej ograniczonej w swoim aktywizmie politycznym i również uosobionej w kilku czy kilkunastoosobowym składzie. Demokraci, a konkretnie tzw. ojcowie założyciele Ameryki, bali się skoncentrowania zbyt dużej władzy w jednych rękach na zbyt długo, co w kontekście doświadczeń absolutystycznych monarchii europejskich było uzasadnionym strachem. I tu pojawia się element reelekcji. Konstytucja Stanów Zjednoczonych wprowadziła możliwość reelekcji władzy wykonawczej, co większość krajów dziś stosuje, co w praktyce oznacza zrezygnowanie z zagwarantowania długiej kadencji na rzecz władzy, którą trzeba cyklicznie utwierdzać. Założenie jest, że władza nieograniczona opinią publiczną jest władzą nieposkromioną. Interes narodowy w systemie, w którym publika nie ma możliwości wyrażenia swojego interesu, jest systemem, gdzie władza sama definiuje, czym ten interes narodowy jest. W praktyce, a najbardziej w krajach z systemem parlamentarnym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dana partia czy osoba rządziła przez dekady, pod warunkiem, że cyklicznie suweren wyrazi poparcie dla prowadzonej polityki. Nawet z końcem XVIII wieku demokraci wiedzieli, zanim ktokolwiek mógł marzyć o telewizji czy internecie, że publika, jakkolwiek źródło legitymacji władzy, jest również tłumem podatnym na manipulacje i sezonowe impulsy, które kampanie wyborcze tym bardziej mogą wydobywać. Jedna 10-letnia kadencja mogłaby być ogromnym problemem, jeżeli praktyka władzy, a słowa kampanii wyborczej okazałyby się dwiema odmiennymi rzeczywistościami. W praktyce dyskusja na temat długości kadencji rządów jest oparta na najstarszym konflikcie w historii demokracji. Z jednej strony mamy ideę republiki, ideę, że władza pochodzi od ludu i dobra polityka to ta, która prowadzi do dobrobytu wszystkich obywateli. I obywatele mają prawo wyrazić swoją aprobatę bądź dezaprobatę dla prowadzonej polityki, co też poniekąd jest miernikiem jej efektywności. No i z drugiej strony mamy założenie, że w ogóle cały proces demokratyczny przeszkadza w prowadzeniu mądrej polityki. 4-5-letnie kadencje w założeniu mają wyważyć te dwie wartości. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, ile powinny trwać kadencje rządów Waszym zdaniem, uwzględniając ewentualną reelekcję i dlaczego. Jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i widzimy się już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.